Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Użyłem sobie kukły człowieka, żeby delikatnie zwiększyć moje szanse w walce. Kurde! Aj, naprawdę wydaje mi się, że ta walka będzie niesłychanie trudna przez to, że skopałem, używając duszy tutaj stojąc. Kurcze, no ale to opis, no! Sugerowałem się opisem. No jednak, trzeba było najpierw sobie coś poczytać w internecie najwidoczniej, albo podpytać znajomych, czy nie wiedzą, o co chodzi z tą duszą, ale nie. Piechol miał godzinną sesję nagraniową i postanowił odcinek po odcinku nagrać. O, jak żeby inaczej. Po co czekać? Wszystko tak, na raptusa, hop siup. No, kurde. I teraz płacę cenę. Może nie najwyższą z możliwych, no ale... jest ciężko. A może jak ciebie zabiję, dostanę twoją duszę. Nie no, wydaje mi się raczej, że jednak bardziej po nich. Ej, nie, nie ma czterech zwierciadeł, w ogóle są tylko trzy. Ej, ładnie się mogę zasłonić przed tym. Baxter? Jakiś wchodzi w grę? Ej, nie, serio, bo tego nie próbowałem ostatnio. No nie, no, piromantę, naprawdę? Atakujemy tych, którzy są najdalej? O, shit, no. Starczy czasu? Starczy. No, jeszcze ten mi pomoże. W jakiś sposób. No dobra, tutaj nic. Chyba, że... no właśnie. No nie w tego miało wejść akurat. Ale dobrze, że weszło w kogokolwiek, bo zaraz zginę. Ale ile razy wisiała sprawa na włosku i jakoś jeszcze żyje. Ale ile razy zginąłem. To już inna sprawa. Okej. Okay. No i jeszcze następny. Co za świnia, co za szuja. Dobra. To skoro oni tak, to ja w nogi. Ej, wow. Zwolni. Stop, czy właśnie... no właśnie, stąd wyszedł koleś. No to pięknie. No dobra, trudno, muszę się napić. Bo już mi się droga ucieczki skończyła. I najbliżej był piromanta. O dziwę. O dziwo. Ale jeszcze jeden cios po tobie. Ale z dwa i po mnie. Tak przy okazji. Jednak. Nie, człowiek zawsze ma tą nadzieję, że przeturlał się w dobrym kierunku i nic mu nie grozi. I nadzieja bywa matką głupi. Bardzo często w Dark Souls. Right. Kurczę, nic nie zostawiając. A ja przypominam, mam swoje człowieczeństwo cały czas. Chciałbym jeszcze je zachować, bo już powoli zbliżamy się do... chyba już nawet mamy 15 tylko kukiełek. Dobra, zbytni tłok się tu zrobił. Muszę podejść do tego troszeczkę bliżej, niby że chcę go zaatakować. No, ale oni to łykną. Tak samo jak ja łyknę Estusa. Dobra, chodźcie, zapraszam. Możesz być ty na początek równie dobrze. A później ty, twój kolega. Okej, nie wiem jak, ale zdążył mnie uderzyć. Oj, nie, niepotrzebnie. Nie, po co? Ale w sumie... oj, warto zabijać, warto. Inaczej żywi nie zostawiają przedmiotów. No właśnie. Dusza z Lois, tak jest. Dobra, i spróbuję jej tutaj użyć. Ale to może nie teraz wchodząc do ekwipunku, bo zdążą mnie zabić pewnie, zanim to zrobię. Ale serio, tutaj? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Dobra, z pełnią zdrowia i z dwoma piromantami tylko na karku jestem gotów spróbować. Dobra, nie masz poprawki. Dobrze. Albo nawet wiecie co? Nawet z jednym piromantą, bo będzie jeszcze lepiej. Więc gin. Dobra, i teraz na kurczę, no jakbyś mnie nie trafił, to by było fajnie. Dobra, jest dystans. Szybko! Bo i tak jedno zgarnę. Dawaj, no gdzie jesteś, duszo z Lois? Opa! Tu na końcu. Użyj, tak, w tym miejscu. No i? No i dupa! No i nie wierzę, i dupa, i nic się nie stało. No co jest grane? To gdzie ja mam tego użyć?
No mam nadzieję, że oni będą respawnowali tak dużo, jak będę potrzebował. A nie tylko trzy. Bo już w takim wypadku zmarnowałem też drugą. Ja może dopiero jak on podjeżdża. Dobra, najpierw tych małych. Trzymając oburącz i wielki miecz. Dobra, można uznać oficjalnie, że już wyszedł. Nie, no jeszcze. No dobra, teraz już tak, więc no, czekamy na ziomków. Dobra, jeden strzał w Gratisie dostał. No ale co z tego? No właśnie. Ja już tutaj zaraz zginę. Szklak! Cio, jeszcze wśród żywych. Jeszcze. Still alive, motherfucker! Not anymore. Szak. Kurde! Ej, dobra, przyznaję się. Wszedłem na Wikię teraz. Doczytać, o co tutaj chodzi. I podobno zdobywając jej duszę, można uzyskać dostęp na górę i trzeba jej dać. Te duszyczki, no ale nie wiem jak. Widocznie musiałem mieć ich więcej niż jedną, żeby ona je przyjęła, ale dobra. Nie czytałem nic na temat walki z samym bossem, tylko wpisałem te dusze po prostu, bo byłem ciekaw. Czy tak właściwie już skopałem doszczętnie, czy jeszcze nie? No to co, no spróbujemy jeszcze raz. A cóż innego mi pozostaje, ale kochani, uprzedzam. Dostałem przed chwilą też informację, sprawdzając w internecie, że będę miał zaraz gości, więc ten odcinek pewnie zaraz się skończy. Albo może skończyć się niespodziewanie, kiedy usłyszę pukanie do drzwi, ale spróbuję jeszcze troszeczkę zawalczyć z tymi potworkami. Jeden cios, drugi cios. Dobra, i unik. Ej, ty się nie wcinaj. Ej, w ogóle, wow, co ja wyprawiam, co ja robię, no! Nie. Najpierw duszę, o kurcze. Dobra, no. I teraz możemy się tutaj pokręcić, nie widzę problemu. Oj, shit, dobra, jednak widzę parę problemów. Nawet takie, które trzeba łykami ze stusa rozwiązać. Ach, za mało czasu na uni. Szlak i szlak. Przedmiot ważniejszy. Okej. Okay. No, nie lubię, jak taki peleton mnie ściga. Dobra, ale jedno lusterko już zamrożone. Choć serio, chyba wolę, jak on mi pomaga. O kurde. No i jeszcze ostatnie cięcie. No bez przesady, no kurczę, nie urządzajcie sobie na mnie treningu, no. Ale zobaczcie, mam tysięcy dusz już. Jeszcze troszkę. I może level up. Ale to nie pomoże. Kurde. Oj. A może jednak warto tam z powrotem się udać. Może jednak. No nie wiem, za dużo duszy tam zostawiłem, żeby teraz tak sobie pójść gdzieś indziej po prostu. Chociażby będę musiał spróbować je odzyskać i może piórkiem później. Poratuję się ucieczką. No właśnie, a może wtedy ten jeden zostanie na dole, będzie czekał, a jak przejdę, to pojawi się drugi. W zastępstwie? Nie, raczej nie. No ale co zrobić? Ale właśnie, moment, ja przecież podniosłem oko. Sztuczne oko jakiejś tam kapłanki, no to to nie ma żadnego przełożenia tutaj? A może dlatego, że mam tylko jedno oko? Jedno oko, jeden rycerz? No, przelicznik taki racjonalny bardzo. Kto wie? Dobra, jedno i drugie. Kurczę, no szybki jest, naprawdę jest szybki, skoro potrafi między jednym machnięciem a drugim zrobić unik, zwłaszcza jak dostał pierwszy. Dobra, ale spokojnie, z jednym to ja sobie daję radę. No nie, że wzorowo, ale całkiem nieźle. Ale w dalszym ciągu, kiedy oni kroczą do tyłu, to ciężko mi ocenić odległość, no co za świnia. I dwa ciosy. Za karę, a może nawet jeszcze mocny. Kurczę, to zaklęcie jest dobre. Jestem ciekaw, jak się nazywa. Może bym wrzucił sobie. Oczywiście zamiast protestu, bo raz, że zajmuje dwa miejsca, dwa, że naprawdę nie jestem jakoś mega zadowolony z tego zaklęcia. No niby powinno być mocne, ale jakoś tego nie zauważyłem.
No nie uświadczyłem tej potęgi tego konkretnego zaklęcia piromancji. Dobra, ale dużo więcej duszyczek tam nie ma na dole teraz, niż było przed chwilą. Zbyt wielu rycerzy nie udało mi się zabić przed tą śmiercią, no ale połasiłem się na przedmiot. Nie, wcale nie. Jak debil stałem w ogniu po prostu. Jakbym przed pułapką z tym byczkiem, z byczym łbem, stanął i czekał po prostu na śmierć. Dobra, ale najpierw to. Dobra, i tak, i piromantę może dziabnąć dwa razy. Aha, i oni widzę nie lubią, jak się załatwia ich backup. Oj, to jest właśnie to zaklęcie. To zaklęcie mnie ostatnio rozwaliło. Dobra, rycerzyku, wspomóż mnie, dzięki. Teraz ja mogę pomóc tobie. Przypominam, mamy tych samych przeciwników. O kurde. Dobra, pobolało. I bolało aż na tyle, że się napije. No patrzcie, jak podszedł. Ej, ale czemu to nie zgarnął w pełni? No właśnie. Interesująca informacja, aczkolwiek nieprzyjemna. Dobra, mam nadzieję, że nie wpadnę zaraz. A! Kurde, dobry refleks. Oj, drugie machnięcie niepotrzebne. To trzecie już tym bardziej. No właśnie. Kurczę, no oddalam te dusze od siebie. Jawnie, no bez przesady, kurde. W Dark Souls 2 najważniejsza jest cierpliwość i przemyślane działania. Nie można lecieć na szałaputa bez żadnego pomyślunku do przodu i liczyć na pozytywny efekt. Ta gra jest po prostu zbyt trudna i zbyt ochoczo kara za błędy. Czy karze? Nie, naprawdę, muszę chyba serio się uspokoić, a z racji tego, że ten odcinek pewnie niedługo się już skończy, to będę miał przerwę, żeby przemyśleć swoje zachowanie i je poprawić. A to właściwie skorygować tylko. Nie, serio, przydałby się jeszcze jeden rycerzyk tutaj. Chociażby jeden. A wymarzoną sytuacją jeszcze dwóch. Wszystkie trzy zamarznięte przejścia i walka sam na sam z królem. A nie żadne trzech na jednego banda łysego. No kurde. No właściwie król nie jest łysy. No ale... To jest tylko pewne delikatne niedopatrzenie. To jest szczegół. Ojej, widziałem. Tą końcówkę twojej broni, która chciała mnie haknąć. A, tutaj ludzi. A dobra, spróbuj zaatakować mnie. Tak by było najlepiej. Dobra, albo wcale nie. Nie, dobra, ale teraz już kierujmy się bardziej w stronę wejścia tutaj. A właśnie, mogę jeszcze poobserwować tego mojego rycerza, sojusznika. W którym momencie on tak właściwie zamienia się w lód. W tym momencie nagle mu się odechciewa biegać po tym gorącym środowisku i postanawia zamrozić jedno z luster. W sumie nawet nie wiadomo, czy są lustra, bardziej jakieś portale. Do innych krain, oszy. Do tych gorszych chyba, bo oni stamtąd wychodzą. Ale mnie zrobił, dobra, aż go musiałem wyczekać. Zgarnąłem cios na klatę, ale tylko po to, żeby go zabić. Dobra, piromanta, nie wiem, spokojnie, najpierw ci. Ci mają priorytet, zabierają więcej. I zresztą muszą się zbliżać. Są po prostu pod ręką. No, to nawet wystarczy strafować tylko. No i nie, a faktycznie zapomniałem, że trzymając oburącz, już nie mam takiego fajnego ataku po przewrocie. Mam tylko pchnięcie w ziemię, co jest totalnie głupie. Po co takim mieczem pchać w ziemię? Nie wiem. W ogóle, czy to jest chociażby jedna sytuacja, to jest autentycznie jawnie przydatne. Choć nie, sorry, już mam pomysł, w którym momencie, kiedy walczyło się z tymi żółwiami, które miały trujące statuetki na swoich plecach. Wtedy to było dosyć przydatne. Nie mega, ale dosyć. Dobra, giniemy tutaj? Czy jeszcze nie? No już tak. Dobra, 109 tysięcy. Czy jakieś dusze bohaterów podniosłem? A w ogóle, czy mój rycerzyk coś zrobił? Cholera, nie wiem, ale już o tym przekonamy się niestety, kochani, w następnym odcinku. Muszę iść drzwi otworzyć. Więc trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!